W kolejnym odcinku podcastu z Daniem Szoto, Państwa i moją gościnią jest Izabela Morska, autorka książki Znikanie, proza jak zaszczyk w serce. Ale zanim w 2019 roku i w prozie, która jest jak zaszczyk w serce się znajdziemy, wracamy do 1995 roku i książki Absolutna Amnezja. Ja zacytuję fragment. Marianna zdecydowała, że nie chce już więcej pisać. Włożyła ołówek do drewnianego piórnika i zamknęła zeszyt. Nie była pewna, kto kogo tutaj prowadzi za rękę, czy to ona wiedzie tę opowieść, czy jest przez nią prowadzona. Historia nie rozwijała się gładko, w zależnych od siebie następstwach, wydarzeń, jak w innych książkach, które zdarzyło jej się czytać. Jej opowieść rozszerzała się przez nieuniknioną powtarzalność pierwotnego wzoru. Rozmnażała się przez pączkowanie, jak pierwotniaki. Miałaś taki moment przez te dwadzieścia parę lat, że byłaś jak Marianna, która zdecydowała, że nie chce już więcej pisać? Pamiętam, jak szukałam początku do tamtej powieści, bo rzeczywiście tych historii i scen miałam dość dużo. I w momencie, kiedy napisałam, Marianna zdecydowała, że nie chce już więcej pisać, poczułam, że mam początek. Książki. od tego się już będzie rozwijać i tak było. Natomiast czasem dobrze jest się tak oczyścić, zdecydować, że coś jest zamknięte i zacząć od nowa. Natomiast czy zdecydowałam, że nie chcę zupełnie pisać, to nie było tak. Owszem, tytuł sugeruje coś takiego. Zniknęła, zmieniła nazwisko, ale jedyne, co ja zrobiłam, gdzieś miałam jeszcze taką potajemną historię, kiedy zaczynałam pisać po angielsku i ta książka Znikanie jest sygnałem tego, że wróci do języka polskiego, pomyślałam, a co tam? No to, co mi zostało, to intymna relacja z językiem polskim, to jest dlaczego mam się jej nie oddać. Oddałaś się na wielu stronach. Znikanie zaczęło się od dziennika, który, jak się mogę domyślić, zacząłeś pisać w czasie choroby. Tak, ja rzeczywiście pisałam go, a nawet potem dyktowałam, to znaczy nauczyłam się posługiwać takim straszliwym programem do obsługi głosowej komputera i tam te sceny szpitalne, w miarę jak się pojawiały w moim życiu, trzeba być dokumentowane, bo faktycznie to, co poczułam, to pomyślałam, że to są gotowe sceny, one się nadają do włożenia do, do czegoś, także notowałam, zaczęłam się zapisywać na bieżąco. Czy jesteś bardzo jeden do jeden w cytowaniu wszystkich ludzi, których spotykasz, tych sytuacji, czy jednak idziesz tutaj w fabularyzację, beletryzację? Bo to jest coś, co chyba będzie frapowało czytelników i czytelniczki bardzo mocno właśnie. Na ile to jest beletryzacja, na ile to jest właściwie taki reporter z własnego życia? Poszłam, jeśli już to w eliminację. W tej książce nie ma wszystkich sytuacji szpitalnych, nie ma wszystkich interakcji z lekarzami. Niektóre z nich były po prostu, no od czasu do czasu była zwykła interakcja z lekarzem mi lekarką przyszłam i dostałam pigułki i nic tam nadzwyczajnego się poza tym nie działo. No też byłaby to trochę przydługa książka, gdyby zapisywać dosłownie wszystko i też nieudane trafienia, prawda? Nieudane trafienia też eliminowałam. Natomiast wszystkie rzeczy, które są mówione w tej książce, które były mówione do mnie, były mówione naprawdę. Jakkolwiek trudno w to uwierzyć, to są to zdania cytowane verbatim. Zaczynasz od jednej z mocniejszych scen w ogóle. Całej książce, przynajmniej do człowieka, który lubi własną bibliotekę i własne książki, który czasem wie, jak się trudno z nimi rozstać. Wystawianie ich do sprzedaży internetowej, jedna po drugie, oznacza pakowanie i wycieczki na pocztę, a to ponad moje siły. Pozbyć się życia, żeby ratować życie. Czy jestem hordą rabującą wsie, kradącą dzieci do armii? Czy sprzedaż biblioteki to już kanibalizm? No właśnie, czy sprzedaż biblioteki to już kanibalizm? Na pewno tak, ponieważ my jesteśmy połączeni z naszymi bibliotekami. To jest jakiś kwiobik niedosłowny, ale kwiobik symboliczny, wyobraźniowy. No ja to zresztą czułam na emigracjach, bo kiedy wyjechałam po raz pierwszy, już dawno, dawno temu, w latach 80. do Paryża, byłam młodą osobą, byłam dumna z mojej biblioteki, tak? Że jakby część mnie odjęło na tej emigracji, tam już byłam już. Od początku byłam trochę cieniem. No tutaj już byłam dorosłą osobą i te książki, które były ze mną, podtrzymywały mnie podczas pisania tego, co pisałam wcześniej jako Filipiak. Ja wiedziałam, że to jest coś, co muszę zrobić i nie miałam jakiejś głębokiej emocjonalnej dyskusji ze sobą na ten temat. Natomiast po wykonaniu tego czułam się no właśnie taka, taka płaska. Jakby ziemia była okrągła, stała się jednak płaska. Tak jakby coś, jakąś warstwę, jakąś aurę mi odjęło. Jak sama piszesz książce, czytamy ją, ponieważ autorka przeżyła. Tak więc pytanie, czy biblioteka zaczęła się odbudowywać, czy chciałaś odkupić niektóre tytuły, które miałaś wcześniej w swojej bibliotece? To jest ciekawe, bo trochę chciałam, ale w końcu nie odkupowałam, ponieważ życie się toczy dalej. Pojawiają się nowe tytuły, nagle zaczęła mnie fascynować właśnie polska non-fiction, zaczęła mi fascynować książki związane z literaturą i ekologią. Cały czas rozbudowuję tą malutką działkę właśnie o medycynie i literaturze. Bo ten temat też mnie Zaczął fascynować. Zachowały się książki LGBT, jakoś ich jest, jest ta półeczka, ale cała ta półka pisarek, autorek właściwie to były takie moje boginie ja miałam z nimi duchowy kontakt no, tak już nawet nie próbowałam odbudować. Jest natomiast półka żydowska, która się zbudowała w międzyczasie. Nasze biblioteki odbijają, zdaje się nasze potrzeby, tak jak idziemy przez życie. Czyli zmieniły się Twoje kontakty duchowe? Trochę e, tak, ale wiesz, no może być tak, że jednak ta kobieca półeczka powinna być odbudowana, bo no właśnie tak jak mówimy, znikanie jest, jest dziennikiem, do którego spisania. wykorzystałam umiejętności i rozmaite techniki, które służą do elektryzacji, do pisania prozy, ale do no, teraz też bardzo mnie ciekawi, czy jeszcze coś zostało z mojej wyobraźni, bo jeśli wyobraźnia była połączona z pisarkami, to z tego wynika, że pisarki trzeba będzie odkupić. Mówisz słowo wykorzystuję, to od razu przejdziemy do kolejnego fragmentu i takiego małego tematu, który pojawia się na kartach znikania. Próbuję też ogarnąć rozumem skrajną rozbieżność. W jednym szpitalu zostałam skreślona jako z tą panią jest coś nie tak, a w kolejnym zostaję wpływową kobietą. Ależ tak, ludzie w Polsce zwykli na ciebie reagować, odpowiada Lea May miękkim, kocim głosem. Albo ta pani jest pomylona, albo to jest godna szacunku i wpływowa osoba. Nie znają jednak, dodaję miękko, twojej łagodności. To był rok 2012. Dziś obawiam się, że już jej nie zaznają. Zaznają? No chyba nie zaznają. Ta konkluzja następuje po bardzo dramatycznej sytuacji, bo dosłownie w jednym szpitalu wypisano mnie z diagnozą taką, iż mam się leczyć. A potem dopiero ewentualnie mogę wrócić po to, żeby, żeby mieć operację, kiedy ja byłam w stanie przedoperacyjnym. Sytuacja była właściwie straszliwa. Leżałam ja na korze, byłam w stanie przedoperacyjnym. Zamiast leczenia dostałam konsultację psychiatryczną i wypis, który stwierdzał, że nie mogę podejść do operacji, dopóki nie zacznie być wdrożone leczenie psychiatryczne. Po czym w innym szpitalu zrobiono mi operację, a właściwie już dwa dni później, operację, która mnie uratowała. Jest to straszliwe, dlatego że tak sobie myślę, że ci wszyscy, czy ludzie, którzy byli zaangażowani w tę sytuację tych kilku lekarzy, oni tego nie robili jak amatorzy, tylko jak zawodowcy. Znaczy ja miałam wrażenie, że oni to już robili wcześniej, że to była jakaś rutyna, która służy do usuwania niewygodnych pacjentów. A ja byłam niewygodną pacjentką o ile o tyle, że nie chciałam zapłacić za prywatną konsultację wcześniej. A generalnie znajdowałam się w stanie wskazującym na to, że bardzo była mi potrzebna pomoc. Także ta rutyna i ten nawyk jest tym, co mnie nieustająco szokuje. a mogę myśleć, czy to się ciągle odbywa, czy jakby, czy oni tą rutyną nadal się posługują? Ale też w tym fragmencie mamy temat tego, że jesteś pisarką i używasz tego sformułowania, kiedy przychodzisz do lekarza, do lekarki. Jakie były reakcje? No, były bardzo fajne reakcje. Mam wrażenie, że no wprowadzi wpędziłam się w tamtą nieszczęsną sytuację, dlatego że przestałam mówić, że jestem pisarką. Tą książkę można właśnie też czytać jako taki podręcznik, kiedyś były podręczniki małego konspiratora w latach 80., prawda? Podręcznik przetrwania mamy 15 minut. I mamy przed sobą lekarza, lekarkę, którzy są zagonieni, zmęczeni, wyczerpani, też są ludźmi i tak dalej. I chcemy nawiązać z nimi jakiś osobisty kontakt, czyli wystawiamy to, co mamy, najlepszego i to, coś się uda ująć w jednym, dwóch zdaniach, żeby oni z nami zakontaktowali, żeby mi się chciało pomyśleć, że nam dali skierowanie na jakieś dodatkowe badanie. Przez chwilę pomyślę, jakie lekarstwo może nam ewentualnie pomóc. Także tutaj to, że a napisałam książkę albo a że mój doktorat bardzo pomaga i ja rzeczywiście wykorzystywałam to bardzo skutecznie na początku, przy tych pierwszych wizytach. No a właśnie potem postanowiłam zaeksperymentować i zobaczyć, jak to jest, kiedy z, z tym samym systemem mają się zmagać zwykli ludzie i to zaczęły się schody. Schody by się też zaczęły, jakby zaczęła eksperymentować z kolejnym tematem, który można ukrywać, a nie trzeba. Wiesz, no w dodatku, ja jestem osobą, która kiedyś będąc, to było celebrytką, tak, wyautowała się jeszcze w roku 1998, coś takiego, czyli ja już miałam za sobą coming out medialny, powinna być wylozowana we wszystkie strony, a ja się w rozmaitych sytuacjach szpitalnych po prostu bałam i uważałam, że lepiej jest zachowywać się ostrożnie. Tam jest taki moment, kiedy ja nawiązuję bardzo fajną relację z panią, pacjentką, która czeka na Wizytę obok mnie, mogłybyśmy sobie fajnie porozmawiać, a ja decyduję się nie wyautować przed nią, chociaż to nie jest żadna lekarka, to jest osoba wykładowczyni z ciekawą osobowością i przeszłością, z którą mogłabym sobie porozmawiać przez 15 minut w kolejce, bo obawiam się tego, że jak będę już miała tą wyczekaną operację i jak pod wpływem głupiego jasia czy jakiejś narkozy czegoś zacznę opowiadać cokolwiek, to mnie pociągnie w temat LGBT, a wtedy jakby nie wiadomo, kto mi będzie dozował tę narkozyję. I jak to się może dla mnie skończyć? Także narzuciłam sobie taką ostrożność i też zrobiłam się w związku z tym ekspertką od, od wszystkiego: od lekarzy, od przetrwania, od zabiegów, żeby tylko mieć o czym rozmawiać z moimi koleżankami w sali szpitalnej i żebym mogła funkcjonować w tych systemach wsparcia pacjentek. Wiadomo, no, systemy wsparcia pacjentek w szpitalach czy pacjentów w szpitalach w salach męskich Najważniejsze przy dłuższych pobytach. Na czym polegają te systemy? A zatem tak. Lekarz odwiedza nas, albo lekarka, jakoś wcześniej rano poświęca tam minutę na osobę, tym zajmuje się jakimiś swoimi sprawami, ja nie wiedziałam czym, natomiast przeczytałam książkę Reszki, teraz już wiem, że oni po prostu wypełniają całą masę papierologii w tym czasie. Natomiast my pacjentki zostajemy w jednej sali, we wspólnym towarzystwie i rozmawiamy. To znaczy można się też odwrócić plecami do ściany, albo można się zagłębić w lekturę i to jakby też czasem wydaje się uprawiać, ale ja akurat jestem ja jestem towarzyską osobą i lubiłam sobie pogadać, a jednocześnie chciałam zachować własną granicę, własny dystans. Dlaczego? Dlatego, że system nam nie daje żadnego wsparcia, a my jesteśmy przerażone, przestraszone, niepewne tego, jakie będą wyniki, niepewne tego, kiedy nam zrobią testy. Przejmujemy się też tym, co się dzieje poza domem i najogólniej staramy się podtrzymywać siebie i osoby wokół nas. Także bardzo chciałam brać w tym udział, no i właśnie dlatego robiłam się. Ekspertką od rozmaitych, od szpitali, zabiegów i, i chorób. I w ten sposób wypracowałam sobie personę, osoby, no takiej naukowczyni, która się całkowicie poświęca swojej pracy i swoim badaniom naukowym. Są takie osoby, więc ja byłam uznawana właśnie za, za jedną z nich. Nie byłaś uznawana za lesbijkę. Absolutnie nie, absolutnie nie. Wiesz, to, zauważ, że to był rok 2012 i nam się wydaje, bo my mamy jakąś krótką pamięć, nam się wydaje, że to, co się dzieje teraz, jest straszne, bo nastąpił Biały Stok, bo już nie pamiętamy nawet tego, co było rok temu, a co towarzyszyło o opisaniu tej książki, jakaś akcja w Tramwajach poznańskich, w której minister obrony przyklaskiwał, no dobrze, dobrze, że tramwajarze powiedział zdjęli te chorągiewki, to dobrze o nich świadczy, bo nagle się okazało. To, że jesteśmy zagrożeniem, zagrożeniem narodowym. W tym roku był, no była ta imitacja pogromu przedwojennego w Białymstoku się odbyła, ale znowu pomiędzy rokiem 2011-2012 też odbywały się rozmaite kampanie. No właśnie te pocztówki, które były wysyłane do wszystkich na pewno mieszkańców Warszawy, jeśli nie kraju, które wprowadziły to słowo propagandy homoseksualnej, i takiego rozpasania, i rozbestwienia, które miało się odbywać na paradach równości. Więc ja, kulturalna, wyważona pani w starszym, średnim wieku, miękko mówiąca i odnosząca się do ludzi świata z dbałością, absolutnie się z tym rozpasaniem nikomu nie kojarzyłam. Ciężko się nie uśmiechnąć na to, że nie kojarzymy się z rozpasaniem. To jest dobra wiadomość. Mamy tutaj też, no nie wiem, czy gorszą, czy lepszą wiadomość. Cytuję. Bo ja nie jestem dobrą osobą. Nie zatruwam innym ludziom życia tylko z lenistwa. Bezpośrednia jesteś, Iza. Tak, ja mogłam to napisać odruchowo, ale ja cały czas tak, tak uważam. Raz, że jeśli chcemy wyrażać się twórczo, to musimy jakoś objąć wszystkie strony swojej istoty. Mam wrażenie, że przed chorobą było właśnie tak, że ja bardzo starałam się przypodobać ciągle wszystkim. Czy to, kiedy jeszcze byłam na migracji, bo emigrantka musi być koniecznie nie wiem, akceptowana i, i z uwielbieniem wpatrywać się w tę kulturę inną, wyższa, amerykańską, jakąkolwiek, i uznawać swój własny prowincjonalizm? Czy to na początku na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie też jakby byłam nowa, więc musiałam się, chciałam się wpasować i, i w strukturę, i w kulturę tego uniwersytetu, który jednak po Ameryce wydawał mi się dość dziwny i obcy, i jakby tej konieczności, przymusu, Podobania się różnym ludziom tylko po to, żeby przetrwać, było tyle, że można by pomyśleć, że od tego samego można by się rozchorować. No i zauważ też, jeszcze chcę to włączyć właśnie o wątek LGBT, bo my się też musimy ciągle starać o to, żeby uznali nas za dobrych ludzi. Prawda? i takich nawet lepszych, a spróbuj popełnić jakiś błąd, to od razu twój jeden błąd rzutuje na całą społeczność LGBT i staje się dowodem tego, że nie, że ci ludzie nie powinni mieć praw partnerskich, nie mówiąc o to, że małżeńskich, że są jakieś dzieci, jeśli przypadkiem mieliby dostać, wiadomo, że nie dostaną prawa do adopcji. Twoje miejsce jest od razu wiem, jakimś psychiatryku, czy więzieniu, tylko dlatego, że na czymś tam poślizgnąłeś, coś nie tak powiedziałeś. profesora Uniwersytetu jakoś tam poniosł i wypowiedział się jednym olbrzymim słowem: No nie, koniec, kaplica, jesteśmy wszyscy pod ogromną presją. Także dobrze jest sobie pozwolić na to przynajmniej wyobraźni, że możesz być pełnym człowiekiem i też zdolnym do pomyłek, a dlaczego nie zazdrości, zawiści, różnych niskich uczuć, o ile one już są jakoś tam ujmowane we własnej osobowości czy pod kontrolą, ale masz na nich prawo. Też mam, myślę, że mamy prawo do zazdrości, w miarę jak żyje. to zdarzały mi się momenty zastroszczenia mojemu ówczesnemu jeszcze kierownikowi instytutu, który mógł się rozwieść i ożenić na nowo. To jest jakieś tam życie. Ślady, nawet ślady pomyłek, znajdują swoje odbicie w rzeczywistości materialnej, nawet w rzeczywistości prawnej. A tak to jesteś jakimś cieniem, który się przemyka po opłotkach. I ja mam dużą niechęć, taki resentment, wstręt do takiej egzystencji cienia. Autobiografia, ale też śledztwo medyczne i śledztwo. Własnego postępu naukowego. Ja Napisałam tę książkę, ponieważ po tym, jak już zachorowałam i wyzdrowiałam, o, zafascynowała mnie humanistyka medyczna i zaczęłam czytać opowieści o chorobie. Więc według mnie takie książki można by połykać jak kryminała. Mnie rzeczywiście fascynują. Przy okazji dowiaduje się czegoś, a to o systemach medycznych, o tym, jak stworzone, jak zbudowane jest nasze ciało. Zauważyłeś, że jak zaczynamy chorować, nagle się dowiadujemy. Jakby mięśnie, kości, ścięgna. O, nagle coś dokształcamy się na temat tego, co jednak jest. Nam najbliższe ten, ten mechanizm, który nosi nasze wspaniałe umysły. Czytałam nawet jeszcze potem w trakcie tej ostatecznej mówimy, redakcji, kończenia tej książki, bo ludziom się wydaje, że ją pisałam bardzo długo, ale ja jej nie pisałam bardzo długo. Ja ją pisałam w trakcie choroby, czyli ten rok 2013, a potem lato 2017-2018, jakby okrągły rok. I jesień 2017, a potem już też była jakby redakcja tekstu oddanego wydawnictwu, czyli nie było to wcale długie. W międzyczasie robiłam po prostu inne rzeczy sobie wyobrażałam, jak tą książkę mogłabym sprzeć, czy z, e, zaprezentować wydawcy brytyjskiemu i stwierdziłam, że no jednak nie, ponieważ wydawca brytyjski mi powie, my też mamy takie problemy i zacznij mi opowiadać o ich własnych problemach, czyli miałam wrażenie, że ta książka będzie jednak, zauważyłam, że ja dyktowałam po angielsku, kiedy wtedy, kiedy nie mogłam pisać. Ta książka jednak ma, jej zadaniem jest zakontaktować z polskim czytelnikiem i czytelniczką, ale jednocześnie byłam inspirowana opowieściami o chorobach, zwłaszcza tych dłuższych chronicznych przypadkach, ale też o krótkich przypadkach się nie daje pisać, tak? To muszą być długie choroby, one dają jakąś głębię, dają możliwość rozwiązań narracyjnych. I tutaj inspirowałam się książkami, dziennikami, które pojawiły się w, w literaturze amerykańskiej właśnie w tym latem 2008 roku do tego stopnia, że jak utknęłam, to przeczytałam jedną opowieść właśnie jednej bardzo racjonalnej pani o tym, jak zaprzyjaźnia się z grupą ludzi, którzy wyjeżdżają na pustynię po to, żeby się oczyścić. Takie rytualistyczne zabiegi, które mają usunąć pleśni Z naszego organizmu, z naszego życia. I w związku z tym mogłam już napisać swój rozdział o tym, jak moja bohaterka idzie do specjalistki od oczyszczania aur. Przestałam się tego bać, że ja jakby opiszę, moja bohaterka wykonuje takie gesty fantastyczne, prawda, że już jak dochodzi do ściany w, w tych instytucjach medycznych, to sobie gdzie szukać pomocy u czarownic, czy jak to się szeptuch, czy innych osób, które się zajmują oczyszczaniem aury i tak dalej. Więc sporo takich rzeczy, sposobem na ich opisywanie było niełagodzenie ich, ale podkreślanie ich, często też podkreślanie własnej naiwności i ignorancji w wielu sprawach, czyli narratorka naiwna, to się świetnie tutaj sprawdzało. Mówi, że musimy się dokształcać, nikt nam tego właśnie nie tłumaczy tak. Mamy te 15 minut na zainteresowanie i nikt nam nie opowie tego, co się z nami dzieje, kiedy zobaczyłaś, że musisz się nauczyć sama. Ziesz, no, jakoś nawet stosunkowo szybko, ale to może wynikać stąd, że ja kule, jestem osobą, która się dokształca na każdy temat, w który się angażuje. Już mam taki odruch, nawyk, coś nowego pojawia się w moim życiu, nabyłam koty, czy też kot mnie nabył. No to też zaczęłam się dokształcać na temat kotów. I w ten moment też nastąpił dość szybko, ponieważ się okazało już na samym początku tej drogi, że mam chorobę autoimmunologiczną, która miała wyjaśnić wszystkie moje symptomy. Nie wyjaśniła ich. Wtedy miałam taki pomysł, że jak sobie poprawię dietę, to już będę kompletnie wyleczona. Potem się okazało, że nie, no to załamka, ale trzeba było w takim razie szukać dalej, czy też pojawiły się inne wyniki, które już wskazały, że byłam w tym stanie. Przedoperacyjnym niestety. Także czasem to tak za bardzo nie wiadomo, od czego zacząć i gdzie się dokształcać. Kształcać. Wtedy nagle pojawili się ludzie, jakiś znajomy, pojawili się ludzie, których bardzo często nigdy nie spotkałam, z którymi rozmawiałam przez telefon, z którymi rozmawiałam przez Messengera czy przez maile, którzy mogli do mnie pisać codziennie i trwali tak długo, jak długo byli potrzebni, a po czym jakby zajmowały ich jakieś inne sprawy i poniekąd znikali z tego obszaru mojej peregrinacji, mojego przeżycia. A było to dość fantastyczne i właściwie takie bajkowe, wiesz, bo tak idziesz sobie przez ciemny las, myślisz sobie, no właściwie, co ja mam, co ja mam tutaj dalej robić? Nagle pojawia się mężczyzna i bardzo chętnie ci opowie, bo już jest po drugiej stronie. Chorzy tworzą biosystem, taki, który się organizuje chwilowo, a później rozpada i powraca, kiedy znowu pojawia się kolejny przypadek. Bardzo możliwe, ponieważ te więzi są bardzo silne. Ja dzięki nim czułam się bardzo mocno podtrzymywana. Po wydaniu tej książki, czy w trakcie już tej ostatecznej redakcji, bo też pytałam, prosiłam o zgody, rozmaite osoby, które w niej występują, czy chcą być cytowane i, i tak dalej. Więc dostawałam odpowiedź najczęściej taką: o świetnie, bardzo się cieszę, gratuluję. Kilka maili i potem ta osoba znowu znika, ponieważ my już mamy teraz osobne życie. Ona ma swoje i nie musimy się przejaśnić już do końca, do końca życia, do końca świata. Natomiast to, co miało się pomiędzy nami dopełnić, spełnić, spełniło się w tamtym momencie i było ważne i silne. Wiesz, o co najczęściej pytają czytelnicy i czytelniczki? Nie. Yeah. O nazwisko. A! <ślad> to musiało się tak zdarzyć, ponieważ tam już w tamtej historii doszłam do jakiejś ściany. I rzeczywiście było tak, no jakby można to udramatyzować i powiedzieć, że Filip jak umarła, czy Filip jak się wyczerpała. Tak. Ja jestem w dalszym ciągu tą samą osobą. Ale jednocześnie i to był taki dziwny moment, kiedy jakby ludzie mówili, no tak, no ale masz taki dorobek na uniwersytet i to tamto. My teraz na uniwersytecie mamy nieustannie na rozmaitych listach, mamy podliczani punktami i mamy wyliczać swoje osiągnięcia, i te osiągnięcia są podliczane. No i ostatnio wpisałam się w Google Scholar i tam system mi wyrzucił publikacje moje jako morska, i tych publikacji już nawet sporo jest. Ja sobie myślałam, o, już nawet nie muszę się podpierać Filip. Jak tylko ta morska przez ostatnie 5 czy 6, 6 lat to nawet się tak całkiem nieźle obudowała. Także jestem bardzo dumna z tej decyzji i przyznam, że wśród rozmaitych decyzji, które podjęłam czy popełniłam w ciągu całego życia, tej nie żałuję. Wręcz przeciwnie, od początku czułam, że to jest dobre. Jesteś związana z morzem? <laughs> Że musiałam napisać podanie do Urzędu Miejskiego i uzasadnić zmianę nazwiska. Więc oczywiście napisałam tam, bo umiem być przekonywująca, kiedy chcę. Więc napisałam, że jestem autorką, poetką, że czuję się związana z morzem. Tak, gdyby mnie przepytać dokładnie, to już byłby kłopot. Ale wiesz, my podobają się takie nazwiska od miejsca, czy Judy Chicago, czy jakiś pan wrocławski, czy właśnie takie poznańskie, nazwiska od miejscowe. Czasem też były nazwiskami żydowskimi. Nazywamy się od miejsca i tu jesteśmy. I wiesz, bardzo możliwe, że z kolei nazwisko kieruje nami, ponieważ ja właśnie się tak zaczynam nawet się czuć związana z morzem. Także niewykluczona jeszcze, że gdańska powieść powstanie. Powieść morska? pomnik poświęcony Konradowi w Gdyni stoi, więc jakby nie ma problemu, żeby za ileś lat, ale za jak najwięcej dołączył pomnik Izabeli Morskiej jakoś obok, bo pomników kobiet jak wiem, mamy trochę mało, ale jednocześnie nie da się ukryć, że i nie da się nie powiązać tej zmiany z przedmiotem twoich wieloletnich i badań, i zainteresowań literackich, czyli Marią Komornicką Włastem. Czy jak myślałaś o tym, to też to było jakby takim bezpośrednim nawiązaniem, właśnie? Czy raczej nie piszesz o tym w książce? W książce piszesz raczej o tym, że założyłaś się samą sobą, że jak. Wyzdrowiejesz, przejdziesz choroby, to zmienisz nazwisko. Ale zaskakująca Komornicka się w tym kontekście tutaj nie pojawia. Komornicka była na pewno ta jakąś inspiracją. To znaczy, myślałam, no jeśli tam się to mogło wydarzyć, to, to mnie jest jednak o wiele łatwiej. No i też nie zmieniam całego make-upu psychospołecznego. Tutaj oczywiście inspiracją. Były osoby takie jak Ania Groska, które jakby w starszym wieku postanowiły to, dopasować swoją tożsamość prawną do tożsamości psychoseksualnej. I sobie pomyślałam, no w końcu ja wykonuję coś na trochę mniejszej i bezpieczniejszej skali. Ponieważ ja by, umocowanie kobiece we mnie jest bardzo silne, i to właśnie już tak od dziewczynki, od dziecka, ja bym raczej wzmacniała kobiecość niż stwierdzała, no tak, no jednak jest we mnie ten wewnętrzny chłopak, i niech on się teraz wydobędzie i, i wypowie. I wiesz, to po części też wynikało z takiej potrzeby, bo mnie ta końcówka, ja wiem, że to jest może być dziecięce i nawet infantylne marzenie, ale kiedy chodziłam do podstawówki, to ta męska końcówka mojego nazwiska zawsze. Zawsze mi przeszkadzała, i o, natomiast bardzo zazdrościłam dziewczynkom, których nazwiska kończyły się na Ska. I to była właśnie taka dzika zazdrość, więc w tym momencie pomyślałam: wiesz, dlaczego nie? Przed chwilą przeszłam ciężką chorobę, przeszłam poważną operację, mogłam jej nie przeżyć. Nawet tej operacji mogłam nie przeżyć. Co szkodzi? Zmienić nazwisko i spełnić to dziewczyńskie marzenie. W tym momencie możesz sobie pozwolić na wszystko. Polska kończy się naska i tak sobie myślę, zamykając naszą rozmowę, że to jest opowieść nie tylko o morskiej, ale też i o Polsce. Chociaż nie zrymowało mi się, że ta opowieść jest polska oraz morska. A może tak? Dzięki Izo. Dziękuję bardzo.